Witam was, moi kochani. Dzisiaj troszeczkę w innej scenerii, bo siedzę. Rzadko się to zdarza, że robimy film na siedząco, bo ja jednak jestem taki stojący i biegający. Ale odpowiadam dzisiaj na wasze pytania. W jednym z ostatnich filmów poprosiłem was o zadawanie mi pytań, jakie was nurtują. No i przyszło kilka tych pytań i dzisiaj właśnie chciałem odpowiedzieć na te pytania. Będę to robił prosto z komórki, więc jeszcze nie wszystkie czytałem. Przejedziemy po kolei i zobaczymy, o co mnie pytaliście. Ale zanim zacznę odpowiadać na te pytania, to jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to koniecznie to zróbcie, bo 10 tysięcy subskrypcji już nam szczeliło i czekamy na jeszcze więcej i jeszcze więcej. A żeby was nie ominął żaden film, a pamiętajcie, że dajemy te filmy dwa razy w tygodniu, to włączcie dzwoneczek. No i jak się wam podoba całe to przedsięwzięcie, to koniecznie dajcie kciuka w górę. Wiele z tych pytań się powtarza i na wiele możecie znaleźć odpowiedź w niektórych filmach, które już nakręciliśmy. Czy to był film z okazji dziesięciolecia firmy, czy to jest film taki, który mówi o tym, żeby się szkolić. Nie przedłużając, czytam pierwsze pytanie, które było zadane. Jaki był początek pana pasji prezentowanej na kanale? Czyli rozumiem, jaki był początek mojej przygody z florystyką. Wielokrotnie już o tym mówiłem, ale tak naprawdę od dziecka już moje zainteresowanie roślinami było bardzo duże i właściwie wtedy się narodziła ta pasja. Później były studia tak naprawdę przyrodnicze, ale jednak była to turystyka. No i summa summarum skończyłem również studia podyplomowe florystyka i prywatną szkołę florystyczną. No i tak właściwie się gdzieś tam od samego dzieciaka we mnie te rośliny gdzieś tak kiełkowały, można tak po roślinnemu powiedzieć. No i ta pasja się rozwijała. Pytanie numer kolejne. Już czytam. Zastanawiam się, skąd czerpie pan pomysły do swoich prac? To jest bardzo trudne pytanie, bo tak naprawdę nie ma gotowej recepty na to, żeby czerpać skądś jakieś inspiracje i pomysły. Ja często mam tak, że inspiruję się właściwie takimi super błahostkami. Czy to jest wystająca gdzieś tam gałąź, czy gdzieś jakaś lampa. Bardzo często wcześniej podczas mojej drogi florystycznej inspirowałem się designem lamp, bo bardzo było to ciekawe dla mnie. A teraz tak naprawdę inspiracje mam przede wszystkim z przyrody. Przede wszystkim z tego, co nas otacza, z obserwacji tej przyrody, czy w lesie, czy na łące, czy podczas wyjazdu, czy w górach, czy nad morzem. Przede wszystkim ta przyroda mnie inspiruje. Pytanie kolejne. Proszę opowiedzieć swoją drogę do zostania florystą. Jakie kursy, szkolenia ukończyłeś? Czy brałeś kiedyś udział w konkursach florystycznych? Pyta przyszła florystka. No tą drogę to krótko już opowiedziałem tak naprawdę. Czy brałem kiedyś udział w konkursach florystycznych? Ja generalnie nie lubię konkursów florystycznych, ale oczywiście brałem udział w takim konkursie. Jednym z pierwszych konkursów to był konkurs w Kurozwękach. Konkurs związany z Chopinem i tam udało mi się nawet zająć jedno z miejsc na podium. To był właściwie pierwszy konkurs, w którym brałem udział i dlatego go bardzo pamiętam. Taka większa impreza, właściwie pierwsza florystyczna wśród tak naprawdę bardzo znanych florystów i to był ogromny mój sukces. I jedziemy dalej. Czy zdarza się panu wykonywać kompozycje, które się panu nie podobają? Oczywiście, że się zdarza. Słuchajcie, florystyka florystyką, to co ja wam pokazuję, to najczęściej gdzieś tam w jakiś sposób mi się podoba. Natomiast no, klienci są różni i często przychodzą i chcą zamówić coś, co niekoniecznie przypada mi do gustu. I tak jak na początku swojej drogi bardzo się przed tym broniłem i starałem się przekonać klientów, że na pewno to nie jest dobre i tak to nie powinno wyglądać, tak
później starałem się oddzielić to, co ja lubię, a to, co klienci kupują. Robię również zwykłe, normalne bukiety, które się oczywiście najbardziej sprzedają. Aczkolwiek staram się przekazywać moim klientom to, że taka lepsza florystyka również istnieje. Więc tak, oczywiście robię rzeczy, które mi się nie podobają. Jakie zdolności powinien mieć florysta i jak je rozwijać? Ja od zawsze powtarzam na moich kursach i szkoleniach, że florysta to jest bardzo taki interdyscyplinarny zawód. Trzeba umieć wszystko, robić wszystko i na wszystkim się znać. Potwierdzeniem tych słów jest chociażby to, że jeśli jedzie się na jakąś realizację, na przykład na ślub czy jakiś event, i floryści gdzieś pracują i ktoś coś potrzebuje, taśmę, trytytkę, linkę, to do nikogo nie przyjdą, tylko do florysty. Ten florysta zawsze wszystko powinien mieć, bo on ma największe umiejętności. I tak naprawdę te umiejętności techniczne, takie kraftowe, są bardzo, bardzo, bardzo potrzebne. Ja nie ukrywam, że ja jestem bardzo konstrukcyjny i mi to bardzo pomaga w pracy florystycznej, bo wszelkiego rodzaju konstrukcje, podwieszenia nie sprawiają mi problemu, więc to dla mnie jest tak naprawdę numer jeden takich umiejętności, które powinno się posiadać, aczkolwiek pewnie jakieś super wyczucie kolorystyczne też jest bardzo ważne. I kolejne pytanie. Ulubiony kwiat pana Huberta to? Ja generalnie lubię różne kwiaty, ale bardziej bym się tutaj kierował ku roślinie. Moją absolutnie ulubioną rośliną, pewnie niektórzy już wiecie, jest krwiściąg lekarski, czyli Sanguisorbia officinalis. Jeśli nie wiecie, to wygooglujcie. Bardzo ciekawa roślina. Uwielbiam ją za to, że jest taka subtelna, romantyczna, delikatna, ale równocześnie za ten jej bardzo ciemny, charakterystyczny kolor. No i przede wszystkim za to, że jest krótko dostępna i jak jest dostępna, to mogę jej używać właściwie w każdym miejscu, w każdej chwili, do każdego bukietu. Bardzo, bardzo ją lubię. Krwiściąg lekarski. Jakie są pana ulubione materiały, z których pan tworzy? No zdecydowanie są to naturalne materiały. Jak ktoś obserwuje kanał, to wie, że ja uwielbiam gałęzie, gałązki i inne gałęzie i gałązki. Więc tak naprawdę takie naturalne dodatki i elementy to jest to, co ja najbardziej lubię. Co tutaj mamy jeszcze? I od razu chciałbym powiedzieć, że więcej jest tych pytań. One się oczywiście powtarzają. Nie na wszystkie uda mi się odpowiedzieć, ale na wszystkie odpowiem w komentarzu pod tymi pytaniami, więc jeśli chcecie przeczytać odpowiedzi, to wejdźcie na ten odcinek Święta Last Minute i tam jest właśnie będą odpowiedzi na te pytania. Kolejne pytanie. W jaki sposób najlepiej wystartować w branży florystycznej? Wielokrotnie już to powtarzałem, jak ktoś przychodzi do mnie na kursy, to również mówię, że najlepiej zacząć od tego, żeby zacząć się szkolić. I zawsze zadaję takie pytanie na samym początku kursów, z jakiego powodu tu jesteście, czyli w tym momencie, w którym jesteście. Czy jest to wasz sposób na biznes? Czy jest to miłość do kwiatów? Oczywiście jedno i drugie bardzo się przenika, ale jedno jest bardziej ważne w danym momencie. I jeśli odpowiecie sobie na to pytanie, to będziecie wiedzieć, czy chcecie się bardziej szkolić, czy chcecie iść bardziej w biznes. Pamiętajcie, że moim zdaniem najlepiej zacząć pracę w tym biznesie od porządnego szkolenia. I jeszcze mamy tutaj... Czy zdarza się panu użyć czasem jakiejś rośliny doniczkowej, na przykład o ozdobnych liściach, jako rośliny ciętej, bo na przykład czegoś akurat zabrakło pod ręką? Mało tego, nie się zdarza. To jest nagminne, że ja tnę rośliny, które mamy w pracowni, bo mi się liście podobają. Non-stop. I robię to od wielu lat i uważam to za bardzo dobre rozwiązanie, bo te liście czasami są naprawdę super i wyglądają w kompozycjach bardzo ciekawie, więc tak, zdarza mi się, a nawet nie zdarza, tylko robię to bardzo często.
Co my tu mamy? Gdzie pan ma pracownię, sklep i czy to już uzależnienie? No i gdzie pan trzyma i przechowuje to wszystko? Pracownię mam w Krakowie, na ulicy Wolskiej. Sklep internetowy to Flower Express, zupełnie inaczej niż cała nazwa firmy. A gdzie to przechowuję? No z tym zawsze był duży problem. Wcześniej, zanim byłem w tym miejscu, gdzie jestem, miałem 3 różne magazyny. Teraz na szczęście udało się wszystko zgromadzić w jednym miejscu. Mamy tutaj ponad 300 metrów, łącznie z piwnicą, gdzie wszystko jest i jest tutaj wszystko. I tylko jedna osoba wie, gdzie wszystko jest. Jest to jedna z moich pracownic, bo ja nigdy nie wiem, gdzie to wszystko jest, bo cały czas się przekłada, przestawia i trudno to znaleźć. Ale fakt faktem, że w tej branży potrzeba jest mnóstwo elementów, no i bardzo dużo miejsca, żeby gdzieś to przechowywać. Myślę, że to już jest ostatnie pytanie. Bardzo Wam dziękuję za to, że zadaliście tyle tych pytań i cieszę się, że tak licznie te pytania były zadawane. Jeśli na któryś nie odpowiedziałem, to pamiętajcie, w komentarzu odpowiem na te pytania. Na dzisiaj to tyle. No i zapraszam na kolejny film już niedługo.